taki ten budynek. No a potem go nie, przecież nie przerobi. I ustaliliśmy, że ten Czesio Doliński to był mój kolega, on na spychaczu jeździł. I oczywiście spychacz był własnością państwa. I on w nocy przyjechał. Poprosiliśmy go obaj z koroną. Tam on pieniądze jakoś wyłudził ze straży, żeby opłacić tego. I ten Czesio Doliński zajechał, wypakował te ze środka, a boki zostały fundamentu. Tylko te dzielne ściany fundamentowe. To wszystko poszło w górę. O. I to tylko ja z nim to podjęliśmy taką decyzję. Łatwo ta budowa nam nie szła, bo najpierw tego światła nie było. Prądu elektrycznego, więc trzeba było zabiegać o ten prąd. To by było jedno. To udało się w 1966 roku na tysiąclecie państwa polskiego. Założono tutaj te elektryfikacje wsi. To już ułatwiło te dalsze zabiegi o budowę szkoły. Telefon. Szkoła opiekowała się jednostka wojskowa z Lublina, jednostka łączności. I oni, z uwagi na to, że to właśnie z tą łącznością cywilną także mieli kontakt, to wyjednali, że doprowadzono telefon do szkoły. To już też było dużo, bo wiem, najróżniejsze były trudne sytuacje, więc ludzie przychodzili do pogotowia w nocy, do mnie budzili i dzwoniliśmy. Także to był też sukces właśnie, ale dzięki tej jednostce wojskowej był dowódca, pułkownik Kaczor, bardzo życzliwy dla nas był, to był człowiek. Nawet zorganizowaliśmy kiedyś zabawę z orkiestrą wojskową, właśnie z tej jednostki. Zabawa bardzo piękna, bo z dalekich stron ludzie przybywali, bo to piękna reklama, orkiestra wojskowa gra. No i oni pięknie grali, faktycznie, ale dochodu to jakoś tak nie pamiętam, żeby ten dochód był duży. Z tej imprezy. Ale mówię po to, żeby właśnie zaakcentować, że szkoła miała tego opiekuna. I w trudnych sytuacjach to ja do tego pułkownika zwracałem się i on też mi pomagał, jeśli chodzi o budowę szkoły. Bo jednostka opiekowała się szkołą, gdy jeszcze nowej nie było. Nowej w ogóle nie było. On mi wiele pomagał. Wykorzystywał swoje znajomości i obaj chodziliśmy do różnych tam urzędów. Tak. No, pamiętam, że w grudniu 1968 roku znosiliśmy sprzęt, który był wcześniej gromadzony w stodole u pana Feliksa Łysia. Pusta stodoła była, bo on już nie gospodarzył. I tam składaliśmy ławki, szafy. To wszystko przenosiliśmy. Radość była ogromna. Otwarcia jako takiego oficjalnego to nie robiliśmy. Dlatego, że w ten sposób chcieliśmy ukarać władze powiatowe, które na taką imprezę chętnie by przyjechali, ale nie zasłużyli na to. Więc
nie robiliśmy żadnej imprezy, bowiem nie było im za co dziękować. A zapraszając władze wojewódzkie, a powiatowe pominąć, no to niekorzystnie by się mogło w przyszłości to odbić dla wsi. No i tak pracowaliśmy. To już liczba uczniów tam się zwiększała, dlatego że z dalszych miejscowości przychodzili do nas uczniowie z innych terenów, z innych obwodów szkolnych. I największa liczba uczniów to była 136. To właśnie to był taki okres, ten najwyższy. A potem coraz mniej. No i doszło do tego, do czego doszło, że prawie, że nie ma tej pełnej szkoły. Cóż, więcej współpraca ze środowiskiem dla mnie to nie była łatwa, dlatego że wieś Zaraszów i wieś Kolonia były ze sobą skłócone. Chodziło o lokalizację budynku szkolnego. Kolonia, mieszkańcy Kolonii chcieli koniecznie, żeby tam stanął budynek. Zaraszów z kolei, mamy tutaj na miejscu szkołę i już mamy plac. To z jakiej racji mamy gdzieś wychodzić z tą szkołą na Kolonii. Walka była dość taka ostra. Kilka zebrań z władzami odbyło się. W końcu jednak ktoś tam z władz wojewódzkich podjął tę decyzję i stanęło na tym, że jednak w Zaraszowie będzie budowana. Ale dla mnie to były takie trochę kłopotliwe sytuacje, dlatego że byłem posądzany raz przez jednych, że współpracuję z drugą stroną. Druga strona z kolei miała o to samo pretensje do mnie, że ja z drugą wioską współpracuję. A musiałem przecież jakieś stanowisko zajmować.